Flying 3,5. Południowe wybrzeże Jamajki nie jest tak piękne jak północne, a z Kingston do Savannah La Mar są 193 km drogi o dość zróżnicowanej nawierzchni, ale Mary uparła się, żeby jechać razem z nim, na wypadek zmiany koła i jako pilot. I nie bardzo mógł się jej sprzeciwić. Spanish Town, Maypen, Alligator Pond, Black River, kilometry pokonywane w słońcu i w cieniu, aż wreszcie około godziny 4:00 prosto o dziwo fragment drogi przywiódł ich między wille położone w zaciemnionych ogrodach, składające się na przedmieście niewielkiego, choć nowoczesnego portowego miasteczka. Savannah La Mar. Jak na Jamajkę, nie licząc starego portu, nie jest to typowe miasteczko i w dodatku niezbyt atrakcyjne. Wille wybudowano dla wyższych urzędników Frome. Wszystkie są podobne jedna do drugiej w niezbyt dobrym guście, a wąskie uliczki mają wszystkie wady klasycznego budownictwa z połowy lat 20. i są zdecydowanie niejamańskie. Zatrzymali się przy pierwszej napotkanej stacji paliwowej. Bond uzupełnił benzynę i zapytał adres najbliższej firmy wypożyczającej samochody. W wynajętym wozie wysłał Mary w drogę powrotną. Nie powiedział jej, jakie ma zadanie do wykonania, a ona go to nie wypytywała. Umówili się, że będą w kontakcie, a wróci, kiedy wykona robotę. Będąc już sam, powoli objechał miasto. Sprawdzając przy okazji całą okolicę, odnalazł Love Lane. Była to kręta uliczka prowadząca od nabrzeża w głąb miasta, nosząca ślady lepszych czasów, o których świadczyły zamknięte na głucho sklepy i zaniedbane ogrody przy niektórych posesjach. Gdy miał już pewność, że zorientował się w geografii okolicy, zaparkował wóz z dala od celu i ruszył w stronę Love Lane. Odłachy piasku, na której spoczywało kilka łodzi i jego samochód, nie było daleko do celu. Gdy wędrował ocienioną stroną ulicy z papierosem niedbale zwisającym z kącika ust, spotkał niewielu przechodników, głównie niezbyt zamożnych rybaków. Po zbliżeniu się do celu starannie zapalił papierosa, poświęcając tej czynności dłuższą chwilę i spoglądając jednocześnie bystro ku budynkowi, będącemu celem jego wycieczki. Kiedyś budynek ten, stojący w sporym oddaleniu od innych, musiał budzić szacunek. Miał dwa piętra z balkonami otaczającymi całe kondygnacje i był starannie pomalowany. Ściany na brąz, metal na srebro. To było dawno. Obecnie tylko miejscami widać było ślady farby i tynku. W większości świeciły gołe cegły i rdza z żala balustrady. Wszystkie okna na piętrze i większość na parterze miały spuszczone żaluzje. Fragment zaniedbanego ogrodu i trawnika rozciągającego się od ulicy zamieszkiwało stadko sępopodobnych kurczaków i trzy prawie zagłodzone na śmierć prosiaki popularnej w tym rejonie rasy, spoglądające na niego przez płot z tępą rezygnacją fatalistów. W tle widać było jedną, jedyną naprawdę ładną rzecz w posesji. Śliczne drzewo, lignowita, w pełnym rozkwicie. Przypuszczalnie miało tyle lat, ile sam budynek, czyli około 50. W jego cieniu na bujanym fotelu siedziała dziewczyna. Czytając kolorowy magazyn, z odległości 30 metrów wyglądała na ładną. Zapalił papierosa, przeszedł na drugą stronę ulicy i skręcił za róg, by zniknąć z pola jej widzenia, po czym zatrzymał się i teraz już bez zbędnych pretekstów obserwował dom i posesję. Do drzwi prowadziły drewniane stopnie, nad którymi wisiała metalowa plankietka z błękitnym numerem 3 i 1 druga. Większość domów w okolicy nie miała żadnych oznaczeń. Drzwi sąsiadowały z dwoma oknami, po jednym z każdej strony, z czego lewe zasłonięte było okiennicą, a przez brudną szybę prawego widać było stoły, krzesła i kawałek szynkwasu. Nad drzwiami wisiał wypłowiały szyld Dreamland Cafe, a okno ozdobione było reklamami Coca-Coli, piwa i papierosów oraz kartką z odręcznie malowanym napisem kanapki, a poniżej gorąca zupa codziennie świeża. Powoli przeszedł przez ulicę i wspiął się po drewnianych schodach, rozsuwając koralikową zasłonę zastępującą drzwi. Zdążył obejrzeć zawartość szynkwasu, stare biszkopty, parę paczek płatków bananowych, gdy usłyszał za sobą szybkie kroki. Przy dźwięku rozsuwanych paciorków pojawiła się dziewczyna z fotela. Była oktoronką, piękną, jak wyobraźnie Bonda sugerowało to słowo. Śnieda cera, wyraziste brązowe oczy, leciutko uniesione w kącikach i ukryte za zasłoną jedwabistych czarnych rzęs. Przypuszczalnie miała przymieszkę chińskiej krwi, na co prócz oczu wskazywały lekko wystające kości policzkowe. Ubrana była w krótką sukienkę wściekle różowego koloru, która jednakże doskonale kontrastowała z delikatną, kawa ze śmietaną karnacją ciała. Miała drobne kości i krótsze czarne włosy. Dzień dobry. Tym słowom towarzyszył uprzejmy uśmiech i figlarne spojrzenie. Dzień dobry, dostanę piwo? Oczywiście.
Gdy pochyliła się w stronę lodówki, zauważył kształtne pośladki, które pozostawały w polu jego widzenia nieco dłużej niż tego wymagało wyjęcie butelki. Zamknęła drzwi kolanem, odkorkowała flaszkę i postawiła na ladzie wraz z czystą szklanką. To będzie 1,6. Zapłacił i usiadł na wysokim stołku. Przejazdem? Spytała, opierając łokcie na ladzie i przyglądając mu się z ciekawością. Mniej więcej. We wczorajszej gazecie widziałam ogłoszenie o sprzedaży i stwierdziłem, że obejrzę sobie posiadłość. Niezły dom. Należy do pani? Roześmiała się. Nie było to zbyt miłe, bo choć była ładną dziewczyną, zęby miała zaostrzone skutkiem gryzienia surowej trzciny cukrowej, co bardzo mu szpecało. Skądże? Jestem tu kimś w rodzaju administratora. Kawiarnię już pan poznał, a może słyszał pan również, że mamy także inne atrakcje. I jakiego typu? Dziewczyny. 6 pokoi na górze. Bardzo czysto i kosztuje zaledwie funta. Teraz tam jest Sara. Chce pan ją poznać? Dziś jest za gorąco, ale to dziwne, że jest tylko jedna dyżurna. I jest jeszcze Lindy, ale chwilowo zajęta. Ona jest duża. Jeśli pan takie lubi, to będzie wolna za jakieś pół godziny. Spojrzała na kuchenny zegar wiszący za barem. To będzie około 6. Wolą takie jak ty. Jak masz na imię? Ja robię to z miłości, zachichotała. Mówiłam, że zarządzam tylko tym miejscem. Nazywają mnie Tiffy. Niezwykłe imię. Skąd je masz? Zanim się urodziłam, mamusia miała już 6 córek i dawała im imiona od nas kwiatów. Violet, Rose, Sherry, Pensy i Lily. 7 nie mogła już wymyślić, więc nazwałam je Artificial. Sztuczna. Zrobiła pauzę, a gdy nie roześmiał się, ciągnęła. Kiedy poszłam do szkoły, wszyscy mówili, że to złe imię, mi śmiali się, więc skróciłam je na Tiffy i tak już zostało. Myślę, że to ładne imię i oryginalne. Ja jestem Mark. Jesteś także święty? Zapytała filuternie. Nikt mi jak dotąd o coś takiego nie posądzał. Pracowałem jakiś czas we From i spodobała mi się ta część wyspy. Myślałem sobie, że można by tu było trochę pomieszkać, ale szukam miejsca bliżej morza niż to. Muszę się lepiej rozejrzeć. Wynajmujecie pokoje na noc? Jasne, czemu nie? Ale możesz uznać, że jest tu trochę za głośno. Czasem trafia się klient, który za dużo wypija, ściany i kanalizacja nie są zbyt solidne. Ściszyła głos. I nie radziłabym ci wynajmować tego domu. Dach przecieka, to kosztowałoby pewnie z kawałek, żeby go naprawić. Miło, że mi to mówisz. Ale tak właściwie dlaczego to miejsce idzie na sprzedaż? Kłopoty z policją? Nie, to uczciwy lokal. Ale w ogłoszeniu po nazwisku pana Brauna, to mój szef, zauważył pan dopisek et ux? Tak. To na mniej więcej znaczyć jego żona. A pani Agata Brown przeszła właśnie z anglikanizmu na katolicyzm i wygląda na to, że oni nie lubią takich miejsc, nawet jeżeli są uczciwie prowadzone. Na dodatek ich kościół znajdujący się przy następnej ulicy wymaga nowego dachu i pani Brown ma okazję upiec 2 pieczenie przy jednym ogniu. To też naciska męża coraz silniej. Wstyd. Taki przyjemny lokal, a co będzie z tobą? Pewnie przeniosę się do Kingston i zamieszkam z jedną sióstr. Może zacznę pracować w jednym z tych dużych magazynów, jak Isa czy Nathan, ale myślę, że będzie im brakowało tego miejsca. Było tu miło i spokojnie, a wszyscy z ulicy są przyjaciółmi. To stwarza coś takiego... atmosferę. Właśnie. Coś takiego jak w starej Jamajce za dawnych dni. Każdy był miły dla drugiego, wszyscy się znali, pomagali sobie. Zdziwiłbyś się, jak często dziewczęta robią to za darmo, jeśli to dobry facet albo stały klient, który ma kłopoty. Brązowe oczy przypatrywały mu się uważnie, sprawdzając, czy rozumie wagę argumentów. To miło z ich strony, ale niezbyt korzystne dla interesu. Ten interes jest do dupy sam z siebie, przynajmniej odkąd ja tu jestem. To raczej usługi publiczne, jak szpital czy szkoła. Przerwała, spoglądając na zegar. To diabła za kwadrans 6. Prawie zapomniałam o Joe'em i May. Otworzyła okno i z drzewa lingonwite sfrunęły 2 czarne ptaki, niewiele mniejsze od kruka, i wleciały do wnętrza przy wtórze metalicznego ćwierkania, którego nie sposób pomylić z jakimkolwiek innym ptasim głosem, po czym wylądowały na blacie szynkwasu w zasięgu ręki zarówno Bonda, jak i dziewczyny. Przyglądając mu się złocistymi oczyma, w których nie było cienia strachu i przestępując niecierpliwie z nogi na nogę, wydały siebie serią treli gwizdów, przy niektórych nadymając się straszliwie. Tiffy wróciła za bar i wyjęła z torebki 2 pensy, umieszczając je następnie w kasie z brzękiem dzwonka. Dopełniwszy tej formalności, z gabloty wyjęła 2 biszkopty i rozkruszyła je, karmiąc w ten sposób oba ptaki, zaczynając zawsze od nieco mniejszej samiczki. Oba ptaki łapczywie brały kawałki z jej ręki, umieszczały je na stole i przytrzymując łapką, rozdrabniały na mniejsze, zdatne do przełknięcia. Po zakończeniu posiłku i zdziobaniu okruchów, jak na komendę, zrobiły na ladzie małe białe kubki. Po tej czynności wyglądały na bardzo zadowolone z siebie.
Nazywam je kling kling, ale gdzieś czytałam, że tak naprawdę to gwarki jamajskie. Oznajmiła ścierając pozostałości. Bardzo je lubię. Nigdy nie znałam bardziej przyjaznych do tego takich zabawnych ptaków. Wydają się to rozumieć, te małe czarne złodziejaszki. Tymczasem oba ptaki głośno dały do zrozumienia, że nie zgadzają się na tak szybkie zakończenie posiłku. Są wspaniałe, mruknął Bond, wyjmując dwa pensy. Daj im drugie danie. Ciffy wyjęła kolejne dwa ciastka i wrzuciła monetę do kasy. Teraz słuchajcie, łobuzy, zwróciła się do ptaków. Ten miły pan dał wam ciastka, więc bądźcie uprzejmi nie brudzić, bo może nas panowie nie odwiedzić. Była w połowie ich karmienia, gdy z góry dobiegło trzeszczenie desek i odgłos cichych kroków na schodach. Ciffy nagle stanęła się spięta i cicha. To klient Lili. Ważny facet, dobry klient, ale mnie nie lubi, bo nie chcę z nim sypiać. Może być zły. Nie lubi takiego także Joe'ego i May, bo uważa, że robią za dużo hałasu. Popchnęła ptaki w stronę otwartego okna, ale te, widząc jeszcze ciąg dalszy posiłku, podfrunęły i siadły z powrotem na bufecie. Mark, bądź dobrym klientem i siedź cicho na swoim miejscu, niezależnie od tego, co on powie. Bardzo lubi denerwować ludzi, a potem... Chce pan jeszcze jedno piwo? Korejkowa zasłona zastukała ostro, wskazując na przybycie nowego gościa. James siedział, podpierając się prawą ręką, teraz zaś wyprostował się, opuszczając dłoń na bufet. Walter PPK, wsunięty za pasek spodni po lewej stronie brzucha, dawał znać o swojej obecności, a palce prawej dłoni zgięły się lekko, jak na przyjęcie znanego kształtu kolby. Przesunął powoli lewą nogą, opierając się na podłodze i rozpiął marynarkę. Z wewnętrznej kieszeni wyjął chusteczkę. – Poproszę – odparł cieręczoło. Zawsze jest wyjątkowo gorąco przed szóstą, dopóki nie zacznie wiać karawański wiatr. Panie, karawaniarz jest tutaj. Chce pan poczuć cmentarny wiatr? Bond odwrócił się powoli w stronę mówiącego, ale na tle zachodzącego słońca wpadającego przez drzwi dostrzegł się jedynie ciemną, wysoką sylwetkę mężczyzny z walizką w dłoni. Obcy postawił i podszedł, nie czyniąc dźwięku. Musiał mieć but na gumowej podeszwie. Tiffy Chrząknęła się nerwowo za bufetem, pstryknął przełącznik i pół tuzina słabych żarówek ożyło w pordzewiałych kinkietach umieszczonych na ścianę. Wystraszył mnie pan, zauważył James uprzejmie. Skaramanga oparł się o bufet obok niego. Rysopis w aktach był doskonały, ale nie oddawał kociego wdzięku, z jakim się poruszał, wyjątkowej szerokości ramion i zimnej nieruchomości oczu, które teraz przyglądały się Jamesowi z wyzwaniem dokładnej obojętności. Miał na sobie dobrze skrojone ubranie beżowego koloru i takież buty. Zamiast krawata nosił białą jedwabną muszkę z miniaturką pistoletu. Rzecz jasna ze złota, wpiętą w charakterze szpilki. W jego wyglądzie było coś teatralnego, ale może dzięki atletycznej budowie ten strój rodem z tanich filmów gangsterskich nie wzbudzał tego typu skojarzeń. Czasami nie kończy się tylko na strachu, odezwał się z czystym amerykańskim akcentem. To brzmi dość groźnie, co pan ma na myśli? Ostatni, którego przestraszyłem na śmierć, przyniósł mi $5000, ale wygląda na to, że pan nie wie, kim ja jestem. Ten zimny kociak pana nie poinformował? Bond zerknął na Tiffy, stała nieruchomo i z tak silnie zaciśniętymi dłońmi, że aż pobielały jej kostki. Dlaczego miałaby to robić? Dlaczego ja miałbym chcieć to wiedzieć? Błysnęło złoto i niezbyt miło wyglądający otwór lufy spojrzał mu w twarz. Z uwagi na to, co tu robisz, mój panie? Tylko czasami widuje się tu kogoś rodem z wielkiego miasta, nie tylko w tej knajpie, ale w ogóle w tym miasteczku. Nie jesteś przypadkiem z policji albo z jakichś zaprzyjaźnionych z nią kręgów? James z zaskoczenia uniósł dłonie, ale zaraz opuścił i spytał dziewczynę. Kto to jest? Jednoosobowa rewolta na Jamajce czy uciekinier z cyrku? Spytaj go, czego się napije. Kimkolwiek jest, to byłoby ładnie zrobione. Widział, że prawie pociągnął za spust. Podrażnić dumę rewolwerowca... Przed oczami przemknęła mu wizja własnego ciała walącego się na podłogę z bezkształtną prawą ręką, która nie może sięgnąć po broń. Twarz Tiffy nie była już ładna. Wpatrując się w niego z otwartymi ustami, z których nie wydostała się żaden dźwięk, wyglądała jak śmierć. Polubiła go i wiedziała, że jest już martwy. Joe i May musiały też to poczuć, bo z metalicznym trelem pomknęły przez okno niczym czarne cienie znikające w mroku. Strzał z Colta kaliber 45 w zamkniętym pomieszczeniu to prawie wybuch. Bond chwilowo ogłuch. Oba ptaki zniknęły, zamieniając się w chmurki piór i różowe strzępki. Przez chwilę panowała cisza i bezruch, przerwana nagle na wpół słowem, na wpół krzykiem dziewczyny, która złapała stojącą na barze butelkę i cisnęła ją w kąt. Potem w spontanicznym odruchu opadła na kolana przy wtórze tłuczącego się szkła, wstrząsana niepohamowanym, histerycznym szlochem. James wypił resztę piwa i powoli wstał.
Ruszył ku Skaramandze i gdy go mijał lewe ramię, tamtego wystrzeliło, łapiąc go za biceps. Mężczyzna uniósł wylot lufy i powąchał go delikatnie. Jego oczy miały taki wyraz, jakby był gdzieś daleko. Jest coś zupełnie nadzwyczajnego w zapachu śmierci, powiedział. Odważy się pan spróbować? Podał mu błyszczący rewolwer takim gestem, jak ukochanej kobiecie podaje się łóżę. Bond nawet nie drgnął. Niech pan uważa na swoje maniery. Proszę zabrać rękę. Skarmaga uniósł brwi, a ołowiane spojrzenie zdawało się po raz pierwszy skupiać stojącym obok. Zwolnił uścisk. James obszedł ladę, a gdy znalazł się naprzeciwko tamtego, spojrzał mu w oczy. Rysował się w nim ślad ciekawości. Szlochciwie przypominał skomlenie skrzywdzonego psiaka. Gdzieś w sąsiedztwie ktoś włączył radio, wypełniając noc dźwiękami kalipso. Dzięki. Próbowałem go, odparł spokojnie. Polecałbym Berlin, rocznik 1945, ale wydaje mi się, że jest pan zbyt młody i nie zdążył być na tym przyjęciu, dodał uśmiechając się nieco ironicznie. Ładny kawałek. Przyklęknął przy Tiffy i dał jej parę siarczystych klapsów w oba policzki. Załzawione oczy wróciły do rzeczywistości i spojrzały na niego zaskoczone. Wstał, namoczył ręcznik leżący na pobliskiej półce i łagodnie wytarł jej twarz. Następnie przekazał ręcznik dziewczynie i podniósł ją, podając przy okazji torebkę. No dalej, Tiffy. Interes zaczyna się rozkręcać, a szefowa nie może pokazać się zapłakana do nieprzytomności. Zrób się na bóstwo. Wzięła torebkę i w tym momencie zauważyła opartego kontuar Scaramangę. I piękne usta wykrzywiły się w grymasie wściekłości, szepnęła tak, żeby tylko Bond ją usłyszał. Załatwię go. Na Orange Hill mieszka matka Edna. To mądra kobieta i biegła w sztuce. Za parę dni nie będzie wiedział, co go trafiło. Pójdę do niej jutro. Wyjęła lusterko i zaczęła poprawiać makijaż. James sięgnął do kieszeni, wyjął 5 banknotów nominalnie 1 funta. Wsunął je do otwartej torebki. Zapomnij o tym. Za to kupisz sobie ładnego kanarka, który będzie dotrzymywał ci towarzystwa. A jeśli nie, to następna parka gwarków zaprzyjaźni się z tobą, jeśli przywabisz je jedzeniem. Pogładził ją po ramieniu, po czym do Skarmangi. To była piękna sztuczka, ale zupełnie niepotrzebne okrucieństwo wobec dziewczyny. Niech pan jej da trochę pieniędzy jako zadośćuczynienie. Przestań pan, rzucił tamten podejrzliwie. Coś się pan tak oparł z tym cyrkiem. Stań no pan na chwilę i odpowiedz na parę pytań. Gliniarz? Jest panu coś z gliniarza, a jeśli nie, to co pan tu robi? Nie mam zwyczaju słuchać, jeśli się do mnie mówi takim tonem. Jeśli ktoś komuś rozkazuje, to ja jestem tym kimś. Podszedł do jednego ze stolików i usiadł. Niech pan tu siądzie, pogadamy spokojnie. Niech się pan też przestanie wysilać. Nie jestem z tych, co ustępują. Skaramanga wzruszył ramionami. W 2 długich krokach znalazł się obok, łapiąc po drodze metalowe krzesło z sąsiedniego stolika. Obrócił je tak, że oparcie miał z przodu i siadł, opierając się o nie lewą ręką. Prawa spoczywała na udzie, o centymetry od oprawionej w kość stalową, słoniową rękojeści broni wystającej z zapaska spodni. Była to dobra pozycja wyjściowa dla strzelca. Metalowe oparcie stanowiło tarczą chroniącą większość ciała, a przy szybkości, jaką reprezentował, mógł mieć broń w ręku praktycznie natychmiast. Z pewnością był zawodowcem i to ostrożnym zawodowcem. Nie jestem z policji, poinformował go James, trzymając obie dłonie na widoku. Nazywam się Mark Hazard i pracuję w kompanii o nazwie Transport Consortium. Wykonywałem pewną pracę dla From. To firma cukrownicza, znają pan? Pewnie, że znam. Co pan tam robił? Nie tak szybko, przyjacielu. Wpierw chcę się dowiedzieć, kim ty jesteś i czym się zajmujesz. Scaramanga. Francisco Scaramanga. Problemy z pracownikami to moja działka. Słyszałeś kiedyś o mnie? Nie bardzo, a powinienem? Niektórzy z tych, co nie słyszeli, są martwi. Cała masa ludzi, którzy o mnie nie słyszeli, także. Bond rozciągnął się wygodnie, zakładając nogę na nogę. Chciałbym, żebyś przestał gadać takie bzdury. Na przykład 700 milionów Chińczyków z pewnością nie słyszało o żadnym z nas. Musisz być płotką w niewielkiej kałuży, przyjacielu. Skaramanga nie zareagował na przytyk. Cóż, można nazwać Karaiby małą kałużą, mruknął. Ale można w niej też znaleźć niezłe kąski. W tych rejonach nazywają mnie człowiekiem ze złotym pistoletem. Poręczne narzędzie do rozwiązywania problemów z zatrudnieniem. Przydałoby się nam we From. Jakieś problemy? Wyraz znudzenia powrócił na twarz tamtego. Za wiele pożarów trzciny. To był ten twój interes? W pewnym sensie. Jedna ze spraw, jakimi zajmuje się moja kompania, to śledztwa w sprawie o ubezpieczenia. Ochrona. Spotykałem już takich jak ty. Nic dziwnego, że mi pachniałeś gliniarzem. Skaramanga wygląda na zadowolonego z potwierdzenia własnych domysłów. Doszedłeś do czegoś?
Znalazłem paru rastafarian i chciałam zrobić z nimi porządek, ale ich związek podniósł wrzask, że są dyskryminowani ze względów religijnych i musiałem dać spokój. Sądzę, że pożary wkrótce znów się zaczną i dlatego powiedziałam, że przydałby mi się ktoś taki jak ty. Silnoręki to chyba inna nazwa, pod którą jesteś znany. Skaramanga ponownie nie zareagował na przytyk. Masz broń? Spytał. Oczywiście. Nie wyobrażasz chyba sobie szukania Rastafarian bez niej. Jaką? Walter PPK. 7,65 mm. Niezły do usuwania z drogi. Osądził i zwrócił się w stronę bufetu. Hej, kociaku, daj parę piw, jeśli już wróciłaś do interesów. Co masz zamiar teraz zrobić? Spytał, odwracając się znowu w stronę Bonda. Nie wiem. Skontaktuję się z Londynem i sprawdzę, czy mają coś w tym rejonie. Ale nie spieszy mi się specjalnie. Pracuję dla nich na zasadach wolnego strzelca. A co, masz jakieś propozycje? Przez chwilę panowała cisza, przerwana pojawieniem się Tiffy z tacą, na której stały butelki i szklanki. Postawiła ją przed Jamesem, nie patrząc na tamtego. Skaramanga, widząc to, parsnął śmiechem i z wewnętrznej kieszeni wyjął portfel ze skóry aligatora. Bez żalu, kociaku, powiedział, kładąc na stole $100. Byłobyś całkiem w porządku, gdybyś tak kurczowo nie ściskał nóg. Kup sobie jakieś ptaszki. Nie lubię, gdy wokół są mnie same smutasy. Dzięki. Tiffy schowała banknot. Będzie pan zaskoczony sposobem, w jaki zamierzam wydać te pieniądze. Posłała mu długie spojrzenie, odwróciła się na pięcie. Wzruszył ramionami, nalał piwa do obu szklanek, po czym wyjął kosztowne etui, a z niego długie, cienkie jak ołówek cygaro i zapalił je starannie. Powoli wypuścił dym ustami i wciągnął go nosem. Czynność tę powtórzył parokrotnie, przy każdym zaciągnięciu się, aż dym zniknął. Przez cały czas wpatrywał się w Bonda, rozważając coś intensywnie. Chciałby zarobić kawałek, znaczy $1000? Zapytał. Dlaczego nie? Na zewnątrz zatrzymał się jakiś samochód i dwóch rozweselonych mężczyzn, Jamajczyków z klasy pracującej, biegło po schodach. Spoważnili, gdy tylko znaleźli się w środku. Cicho podeszli do baru i zaczęli coś szeptać Steve'i, po czym każdy zostawił na ladzie jednofuntowy banknot i obchodząc szerokim łukiem siedzący przy stoliku, zniknęli za korejkową zasłoną prowadzącą do wnętrza budynku. Ich śmiech zabrzmiał ponownie wraz z krokami na schodach. Skaramanga przez cały ten czas nie przestał wpatrywać się w twarz Bonda, ale dopiero gdy znów byli sami, odezwał się cicho. Mam pewien problem. Niektórzy z moich partnerów zainteresowali się projektem Negril, a konkretnie jego częścią. Miejsce nazywa się Blood Bay, znasz je? Widziałam na mapie. Jest w pobliżu Green Island Harbor. Właśnie. Mam pewien udział w tym interesie. Zaczęliśmy budować hotel. Na razie jest piętro, restauracja i hall. No i akurat osłabiła się turystyka. Amerykanie przestraszyli się bliskości Kuby. Takie tam brednie. I banki zaczęły robić problemy, a gotówka się skończyła. Kapujesz? I stoisz z niedokończoną budową? Zgadza się. Przyjechałem parę dni temu. Zatrzymałem się w hotelu tam, Vanderbilt, i ciągnąłem z paru głównych udziałowców, żeby zrobić spotkanie na miejscu. Coś w rodzaju lustracji, jak to wygląda, zebrania się do kupy i pokombinowania, co by tu można było zrobić. Chcę, żeby ci faceci nieźle się zabawili. Łatwiej się wtedy z nimi gada. Ściągnąłem z Kingston dobrego kucharza, zespół Kalipso i panienki. Na miejscu jest basen, kolejka, którą kiedyś zwożono trzcinę, a teraz zamieniono na mini pociąg jeżdżący do Green Island Harbor, gdzie mam 12-metrowy jacht. Wiesz, wędki na pełnym morzu. Chcesz, żeby się przekonali, wykupili twój udział? Nie zamierzam płacić ci kawałka za dochodzenie do głupich wniosków, zdenerwował się lekko Skaramanga, albo za dochodzenie do jakichkolwiek wniosków. To za co? Przez chwilę tamten pogrążył się w rytuale palenia i Bond odniósł wrażenie, że traktuje to jako wypróbowany środek uspokajający. W każdym razie rysy mu złagodniały i po chwili mówił dalej. Niektórzy z udziałowców są dość brutalni. To, że łączy nas interes, nie znaczy, że jesteśmy przyjaciółmi. Chcę odbyć kilka narad z dwoma lub trzema z nich naraz. Coś jakby sądowanie wspólnych interesów. Może się zdarzyć, że któryś z tych, którzy nie zostali zaproszeni, będzie chciał podsłuchiwać albo, mówiąc inaczej, dowiedzieć się, o co chodzi. Wpadło mi do głowy, że mając taką praktykę w ochronie, jaką masz ty, mógłbyś robić za coś w rodzaju strażnika na tych spotkaniach. Sprawdzić pokój, czy są mikrofony, siedzieć przy drzwiach i dopilnować, żeby to, co ma być sprawą prywatną, zostało nią. Łapiesz, o co mi chodzi? Więc chcesz mnie zatrudnić jako kogoś w rodzaju ochrony osobistej. Bond poczuł, że robi mi się naprawdę wesoło. Co w tym takiego zabawnego? Skaramanga znów się najeżył. Forsa za to jest dobra, nie? 3 lub 4 dni w wygodach takich, jak ma Vanderbilt i tysiączek do tego? Co ci się nie podoba w takim interesie?
Nie zwracając uwagi na sypiący się deszcz iskier, zdusił niedopałego spodnią stronę stolika, a Bond podrapał się po głowie, sprawiając wrażenie intensywnie myślącego. Co zresztą było prawdą. Wiedział, że to, co usłyszał, nie jest pełnym obrazem i wiedział, że dla kogoś takiego, jakiego rozmówca jest rzeczą, łagodnie mówiąc, dziwną, wynajmować do takiego zajęcia zupełnie obcego faceta. Wszystko trzymało się kupy, ale ledwo, ledwo. Miało sens to, że nie chciał nikogo z tutejszych, byłego policjanta lub kogoś w tym stylu, nawet jeśli byłby w stanie takiego znaleźć. Mogłoby się zdarzyć, że ktoś taki miałby przyjaciół w hotelarstwie i sam był zainteresowany spekulacyjną stroną tego interesu. W dodatku, przyjmując tę robotę, mógłby zrobić to, o czym nawet nie śmiał marzyć – prześliznąć się pod strażą Scaramanga jako potencjalny przeciwnik. Choć coś wokół tej propozycji śmierdziało. Tyle tylko, że nie mógł dostrzec co. Jeśli rzecz jasna wykluczyć, że przez zbieg pechowych okoliczności tamten wie, z kim naprawdę ma do czynienia. W takim wypadku jednak nie potrzebował całego tego pomysłu, żeby go załatwić. Gdyby Scaramanga wiedział, kim jest w istocie Mark Hazard, ten ostatni leżałby już z kulą we łbie na podłodze. Wszystko przemawiało za tym, by zaryzykować. Pod wieloma względami była to jedna szansa na milion. Rozbawiło mnie jedynie to, że ktoś taki jak ty chce ochroniarza, wyjaśnił Bond, zapalając papierosa. Ale poza tym brzmi to wspaniale. Jasne, że się zgadzam. Kiedy zaczynamy? Scaramanga wyciągnął rękę, ukazując złoty zegarek na bransolecie z tego samego kruszcu. Jest 6:32, mruknął. Mój samochód jest już na zewnątrz, więc możemy ruszać. I bądź łaskaw pamiętać, że łatwo się denerwują. Widziałem na przykładzie tych ptaszków. Bond wstał. Nie widzę zresztą powodu, dla którego mielibyśmy się wzajemnie denerwować. No to chodźmy. Scaramanga wstał, wziął z podłogi swoją walizkę i wyszedł wśród odgłosu uderzających o siebie paciorków zasłony. Do widzenia, Tiffy. James znalazł się błyskawicznie przy bufecie. Mam nadzieję, że tu jeszcze zawitam. Gdyby ktoś o mnie pytał, powiedz, że jestem w hotelu Vanderbilt w Blue Bay. Bądź ostrożny, Mark. Tam, gdzie on jest, tam są problemy i brudna forsa. Dotknęła jego ręki. I uważaj na siebie. To najgorszy z tych, o jakich czytuje się w kryminałach. W tej walizce ma gandzi na ponad 1000 funtów. Rasa zostawił to dla niego dziś rano. Dziękuję, Tiffy. Zobaczymy, czy matka Edna dobrze się spisze. Mam nadzieję, że pewnego dnia opowiem ci o tym. Bye. Na ulicy czekał czerwony Thunderbird z silnikiem, którego warkotu nie powstydziłby się porządna motorówka. Szofer był tubylcem, ubrany w nowy uniform i czapkę, a na antenie powiał czerwony proporczyk ze złotym napisem. The Thunderbird Hotel. Scaramanga siedział obok kierowcy, ledwie zobaczył Bonda, spytał niecierpliwie. Masz samochód? Zaparkowałem niedaleko, koło wody. Wsiadaj z tyłu, podrzucimy cię tam, a potem pojedziesz za nami. Bond wsiadł. Zastanawiając się intensywnie, czy sprawdzoną już przed wielu metodą nie strzelić mu w tył głowy, która stanowiła idealny cel. Powstrzymało go kilka powodów. Trochę ciekawość, w znacznym stopniu niechęć do egzekucji, a to byłaby właśnie egzekucja, prawdopodobieństwo i to znaczne, że musiałby zastrzelić również szofera oraz to, że noc była całkiem przyjemna, w radiu leciał właśnie jeden z jego ulubionych kawałków, After You've Gone. Jednakże gdy ruszyli, zdał sobie sprawę, że nie posłuchał rozkazów i w najlepszym razie znacznie opóźnił ich wykonanie, a na dodatek jest skończonym idiotą.